Okej, ostatnio w tym podejściu zaraz mnie szlak z tym trafi. Może być. To koniec! Słyszysz, Evdachi? Idę po ciebie! No tak, nie pomyślałem o tym, że jakoś ich skasować najpierw. No dobra. Trzeba było słuchać mojej baby. Tulen Iglail! Spoko, spoko. Zaraz pogadamy. Bogowie, chrońcie królową! Tutaj poczęłoby się oskalpować z pancerza. Twoja twierdza ma bardzo solidne mury! Jego tchu! Wskaż mi cel. Okej. Dość tego! Nie mam zamiaru tego wysłuchiwać! Zabrzą! Nilfgaard! Okej. Nie pomyślałem. No, w sumie co mi szkodzi. W kółko to samo. Niech będzie. Służę. Henarfein!
wojenka, hej, wojenka. Marnuję się w wojsku. Jak sobie życzysz, pani? Dobra, następny. O, proszę. Gdybyś mniej towaru wiózł, to może byś uciekł. Pani Margarita opowiadała nam o tym. Bez wahania. O, znów na front. Jej wysokość wie, co robi. Jak rozkażesz. Chcesz wiedzieć, skąd mam te blizny? Podoba mi się to. Jakby ktoś pytał, nie widziałaś mnie. Głośno! Oficer polityczny usłyszy. Szejs! Bintwę! Bintwę! Zobaczmy, czy wbije 260 mocy.
Agrototum animae. Znów na front. Zasłońcie niebo gradem strzał! Barbarzyńcy. Ostatnia karta. No, już do innego się chyba 90 ileś. Wreszcie. Aleluja, mój Boże. Nilfgaardczycy wciąż mieli przewagę, ale stracili ducha walki. Chętniej używali tarcz niż mieczy. Kiedy Mewe wreszcie złamała ich szyki, unieśli ręce w geście poddania. Zamek w Rivii padł. Drokair, Mentuvean! Mewe okazała jeńcom łaskę. Wiedziała, że jedynie wykonywali rozkazy. Śmierci życzyła tylko temu Nilfgaardczykowi, który je wydawał. Ardalowi Ebdachiemu. Szymszek, nie... Może to jest tych, cholera? Nie. Zniknął bez śladu. Jeden z jeńców zdradził, że Ebdachi uciekł, kiedy tylko Lyryjczycy zaatakowali mury górnego zamku. Zjechał na ziemię w wiklinowym koszu służącym do transportu żywności. Skulony wśród łupin cebuli i obierek z kartofli. Mewę zakleła pod nosem i oparła się o blanki. Mimo że do świtu było jeszcze parę godzin, nad horyzontem unosiła się czerwona luna. Nadciągały spóźnione nilfgaardzkie posiłki. Dorwę go, powiedziała bardziej do siebie niż do swoich żołnierzy. Klnę się na wszystko, co święte, że go dorwę. Ale teraz mamy pilniejsze zadanie. Musimy przygotować zamek do obrony. Nocna bitwa o zamek w Rivii była przełomowym punktem w wojnie. Mewe odbiła twierdzę w jeden wieczór, a potem obroniła ją przed kolejną armią najeźdźcy. Jej wielkie zwycięstwo dowiodło, że Nilfgaard to kolos na glinianych nogach. Puh, o rany. Zjednoczone armie północy atakowały ze wszystkich stron. Cesarskie wojska, choć wciąż liczniejsze, były rozciągnięte na liczącym tysiące kilometrów froncie. Nilfgaardczycy wiedzieli, że nie utrzymają tej pozycji długo. Postanowili więc wydać decydującą bitwę, którą przegrali z Kretesem. Kilka miesięcy po wydarzeniach w Rivii cesarska armia była więc w rozsypce. Jednym z ostatnich gniazd oporu była twierdza Aldersberg. Tam właśnie zaszył się generał Ebdachi wraz z niedobitkami Grupy Wschód. Miejsce wielkiego triumfu Nilfgaardu z początku wojny miało więc stać się świadkiem jego nadchodzącej klęski. Można nazwać to sprawiedliwością dziejową albo chichotem historii. Choć Mewe odbiła już swe królestwa, nie złożyła broni. Król Demavend poprosił ją bowiem o pomoc w wyparciu wroga z Edirn. Mewe nie odmówiła. Po pierwsze, była mu winna przysługę, a po drugie, chciała wyrównać rachunki z generałem Ebdachim.